Wiosna, przełom marca i kwietnia, jest najwyższy czas na to, aby zabrać się za porządki w ogrodzie, a przede wszystkim zrobić zasadne cięcie w różach. Mamy tutaj róże wielkokwiatowe, całą grupę. Należałoby to zrobić trochę porządku, a najpierw zaczniemy od cięcia, żebyśmy mogli w ogóle cokolwiek tutaj robić. Wiosenne cięcie róż wielkokwiatowych zaczniemy na przykładzie tego krzewu od usunięcia martwych i uszkodzonych pędów w czasie zimy. Tu mamy martwe pędy, on wyleci w pierwszej kolejności. Następnie uszkodzone, czyli tutaj to rozgałęzienie, ono nam kiedyś w konsekwencji się rozłamie, usuniemy je również. A następnie poskracanie zeszłorocznych mocnych przyrostów w taki sposób, aby odbudować krzew od dołu, aby rozkrzywienia, kolejne pędy wyszły nam ze śpiących oczek u podstawy krzewu. W pierwszej kolejności usuwamy martwe pędy. Mamy tutaj takiego jednego. Robimy, wycinamy go zupełnie od podstawy. Tu znamy to po barwie. Jest brązowy, suchy. Cięcie, mamy suche, twarde drewno, wyrzucamy to. Następnie usuwamy pędy, które są uszkodzone i które nie będą nam rokowały na wiosnę. Krzew z nimi będzie nam chorował, będzie nam brzydko wyglądał. Tu mamy rozłamany pęd, jego również usuwamy w całości. Coś takiego u podstawy pędu jest niedopuszczalne. Coś takiego usuwamy. Stare czopy również usuwamy. A następnie tniemy pozostałe przyrosty po to, aby nam krzew rozbudował się. Tak jak wykonane w zeszłym roku cięcie powodowało, że te pędy wyrosły nam u podstawy. Tak samo zatniemy te pędy, aby rozkrzewiały nam się również u podstawy i budowały nam foremny krzew. Robimy cięcie bezpośrednio nad oczkiem. Szukamy oczka. Znajdziemy, tu będzie łatwiej widać tutaj. Następnie tniemy nad oczkiem lekko skośnie. Tak mniej więcej w wysokości 0,5 cm. Gładkie cięcie i odrzucamy pęd. Kolejny tak samo. Tniemy na 2-3 oczka. Jest to mocne cięcie. Tu możemy sobie pozwolić, bo odmiana jest silnie rosnąca, więc odbuduje nam piękny przyrost. I kolejne również. To jest jedno oczko, drugie. Utnijmy tu na trzecim albo na czwartym, żeby to wyglądało w miarę foremnie. O. Tu uciąłem źle, za wysoko. Mogę poprawić. Gładkie cięcie i zniszczenie pędów. Następnie to również przytniemy na 2 oczka. Nie bójmy się ciąć mocno róż. One nam bardzo ładnie odrosną. To jest zeszłoroczny przyrost. Jeżeli zadbamy o krzew, będziemy o niego dbać, żeby nie chorował. Nawieziemy go odpowiednio, będzie miał pod dostatkiem wody i składników pokarmowych w glebie. Wyrośnie nam bardzo ładnie i pięknie nam zakwitnie. To są pozostałości po kwiatach z zeszłego roku.